ale ile utrzyma? Czyś jestem warty? To ma maksyma. Muszę stworzyć, bo źródło wysycha zaczyna. Nie rozstąpi się przede mną żadna rzeka. W Czechowicach Dziedzicach na cmentarzu obok kościoła pod wezwaniem świętej Katarzyny przy grobie, gdzie spoczywa Henryk Flamę Bartek, rozpoczął się memoriał poświęcony temu żołnierzowi Narodowych Sił Zbrojnych. Potem uczestnicy memoriału, który ma charakter spływu kajakowego, przenieśli się nad Wisłę, by stamtąd popłynąć do Krakowa. Tak jak w 1935 roku zrobił kilkunastoletni Henryk Flamę. Jestem wyklęty, czuję więcej, więcej widzę. Nie zdradzę, ponoszę środku polskie serce. Spływ kajakowy chcieliśmy razem właśnie z Pawłem Kluską stworzyć coś innego, żeby przekazać właśnie młodzieży historię. Wpadliśmy na pomysł, że zrobimy to jako spływ kajakowy, ponieważ Henryk Flamę, kiedy miał 17 lat, też właśnie wyruszył stąd i dopłynął do Krakowa. Czekaj. Dziś dzień pierwszy naszej wyprawy, za chwilę ruszamy, więc sama trasa, odległość, ilość kilometrów jest godna naszego bohatera, czyli Henryka Flamę, a więc dzisiaj mamy ponad 35 i w dniu jutrzejszym ponad 40. Jest tu wielu ludzi, którzy płyną pierwszy raz, myślę, że przeżyją przygodę swojego życia. Nie jest lekko, nie jest łatwo, ale Henrykowi Flamę też nie było lekko i dał radę. No, Solidarność jak zawsze włącza się w inicjatywy, które są przyjazne, które są dla społeczeństwa bliskie i o których powinniśmy pamiętać. Tym razem jest to tutaj właśnie spływ kajakowy pod patronatem, pod imieniem Henryka Flamę. Z mojej rodziny ludzie byli związani ze zgrupowaniem jako osoby wspierające i ponosili za to konsekwencje. Dlatego dla mnie i dla ludzi, którzy rekonstruują właśnie te jednostki, czyli żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, to jest coś więcej niż tylko zabawa. To jest też pewnego rodzaju misja, kultywowanie pamięci, tradycji i idei, jaka przyświecała właśnie tym żołnierzom, którzy z ryngrafami na piersi walczyli o wolną Polskę. I chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Jest tak, że w Czechowicach wydarzeń historycznych, związanych także z Henrykiem Flamę, odbywa się wiele, natomiast to jest wyjątkowe. Bez zadęcia, na luzie, na sportowo, z gromadą naprawdę młodych, zwłaszcza duchem, zapaleńców, którzy pamiętają z jednej strony, z drugiej strony tą pamięć jakby przekuwają w świetną zabawę, no i w wyzwanie, którym jest dopłynięcie do Krakowa. Nie jest to takie proste, wbrew pozorom, czeka ich najprawdopodobniej wiele przygód związanych zarówno z pogodą, zarówno z innymi wyzwaniami. No, trzymamy kciuki i mam nadzieję, że wszyscy zdrowo dopłyną w doskonałych humorach.